Cześć, siema, witam was tu, szalony kolekcjoner. Dzisiaj odpykamy sobie, otworzymy sobie blisterek z Biedronki. Blisterek zabiera 24 karty plus kartę z limitowanej edycji gratis. Blisterek kosztuje 14 zł, czyli warto coś takiego kupować ze względu na to, że już same saszetki wychodzą taniej niż w sprzedaży normalnej, w sprzedaży detalicznej. Zobaczmy, co trafimy, co nam da Biedronka. Tym razem w ostatnim unboxingu trafiliśmy sobie Ibrahimowicza na świetnej karcie, także jestem już bardzo zadowolony. Mam nadzieję, że trafimy jeszcze tylko Neymara na fansie i będzie cudnie, przecudnie. Cztery saszetki plus jeszcze zobaczcie, o Rodriguez, nie mam go, to znaczy mam go już w tej chwili, mam go. Trafiamy sobie limiteta Rodriguez'a, jest pięknie, jest fajnie, jest zacnie i lecimy z saszetkami. Cztery saszetki do otwarcia. Nie idzie. Zobaczymy, co trafimy, co wyrwiemy tym razem w unboxingach. Ojej, ja prześladuję mnie ten Want Watch. Niestety tak to jest. O, Impact. Ramirez i na końcu Ramirez. Ale jaja, pamiętacie? W poprzednim odcinku otwierałem podobnie. Podobne trzy karty mi się trafiły i tak samo był Want Watch chyba. No dobra, saszetka numer... nie będę tak robił. Saszetka numer 2. I zobaczcie, Porto nam wyskakuje na 16. Fajnie. Bazóweczka. Same bazówki. Na razie masakra. Poza tym Rodriguezem, którego trafiliśmy na limitce. No w zasadzie karty szału nie robią, ale zobaczcie, normalnie jestem jakimś prorokiem dzisiaj. Trafiamy sobie Neymara, tak jak chciałem. Neymara na fansie, dosłownie jest. Super dzień mamy dzisiaj, bo trafiliśmy przedtem, w poprzednim unboxingu trafiliśmy sobie Ibrę, tak jak sobie zamawiałem, teraz zamawiałem sobie tego oto zacnego gościa. Mamy go, mamy Neymara na karcie Fans Favorite, także coraz bliżej końca. I co jeszcze? Nic więcej. W zasadzie sam Neymar zrobił nam czarną robotę w tym unboxingu. No zobaczymy jeszcze czwartą saszetkę. Mam nadzieję, że tutaj jeszcze coś tam wyskoczy. Jakiś króliczek. A z rękawa? Nie wiem, ale już wiem. Mamy defensywnego. Mamy Dynamo. Koke. I mamy karty bazowe. Zouma. I na koniec Fabinho. Tak? Fabinho, chyba, tak, nie wiem, nieważne, trafiałem sobie Neymara i to jest najważniejsze w tym przypadku, bo Neymara jeszcze nie miałem, przyznam szczerze, sorry, nie krzyczcie na mnie, nie miałem Neymara, mam już tego Neymara, mam też Rodriguez'a na limicie, także wow, kolekcja się powiększa, kolekcja małymi kroczkami zmierza do końca. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał, już teraz zapraszam was na kolejne, gdzie będziemy otwierali sobie kolejne rzeczy z update'u, będziemy też otwierali jakieś inne, różne saszetki, no trzeba coś pomieszać, nie można ciągle tym update'em żyć. Pozdrawiam was serdecznie, szalony kolekcjoner, cześć!